W drugiej księdze Samuela jest napisane: Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz. Lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. Fragment ten jest z oczywistych względów kontrowersyjny i wykorzystywany przez ateistów. Chociaż oburzać się tym fragmentem, moim zdaniem, może tylko ateista. Zarówno dla chrześcijan, czy starożytnych, ten fragment jest całkowicie zrozumiały. Aby go pojąć, musimy zapoznać się ze starożytną myślą na temat władzy bogów. Ci uważali, że życie to jest dar od nich. Jednak nie dano nam tego na własność. Bogowie są absolutnymi władcami życia i śmierci. Jak wyjaśnia filozof Epiktet, nigdy o żadnej rzeczy nie mów straciłem, ale oddałem. Zmarło ci dziecię? To znaczy dziecię zostało oddane. Zmarła ci żona? To znaczy żona została oddana. Tak, ależ ograbiono mnie z włości, a zatem i owe włości zostały oddane. Tak, ależ łotrem spod ciemnej gwiazdy jest ten, kto mnie z tych włości ograbił. A co ci na tym zależy, przez kogo dawca zażądał od ciebie ich zwrotu? Wszakże na jak długo oddał ci je w posiadanie, troszczę się o nie. Tak jednak, jako rzecz będącą cudzą własnością i jak się troszczą podróżni o gospodę, w której się zatrzymali. Taki był pogląd starożytnych na tę sprawę. Życie było własnością bogów i to oni decydowali, kiedy człowiek umiera i kiedy się rodzi. Starożytni Grecy przykładowo wierzyli, że wszystko dzieje się z woli Moir. Lukian Samosaty wkłada w usta Zeusa następujące słowa. Nie ma nic, czego by Moiry nie zrządziły. Wszystko, cokolwiek się dzieje, kręci się za ich przeciągiem, iż od samego początku wszystko ma wynik z góry wyprzędzony i nic nie ma prawa działać inaczej. Moiry decydowały, kiedy człowiek się rodzi i kiedy umiera. Dlatego Homer napisał: od śmierci śmiertelnego chcesz zbawić człowieka, którego wszędzie Moira niepochybna czeka? Lecz jemu już dawno tak Moira potężna przeznaczyła w przędziwie, gdym złona go mego wydała, żeby go szybkie sobaki pożarły opodal rodziców. Starożytni uważali, że są oni niewolnikami Bogu. To bogowie dali im życie, ale nie na własność. I to oni decydują, na ile to życie zostało nam dane. Bogowie byli całkowitymi panami życia i śmierci. Człowiek w żaden sposób nie mógł od tej decyzji uciec. Oczywiście na Bliskim Wschodzie ta koncepcja była również żywa. Szaj reprezentowała przeznaczenie w Egipcie, a Nabu w Babilonie. Podobnie starożytni Żydzi i chrześcijanie uważają, że to Bóg jest dawcą życia i jego właścicielem. Jak powiedział Hiob, nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Katolik, podobnie jak stoik, nie przykłada do życia większej wartości, jak słusznie zauważył święty Augustyn. Jeżeli dla ich bogów nie było to hańbą, że ich najgorliwszy czciciel, dochowawszy im zaprzysiężonej wiary, pozbawiony został ojczyzny, żadnej innej nie mając, a uwięziony przez nieprzyjaciół, powolną śmierć wśród niesłychanie okrutnych mąk poniósł, to tym ci mniej winić tu można chrześcijaństwo za niewolę swoich wyznawców, którzy w oczekiwaniu z nieomylną ufnością niebieskiej ojczyzny, nawet w miejscu stałego zamieszkania swego, uważają się za pielgrzymów tylko. Dlatego katolik nie płacze, gdy ktoś bliskim umrze z powodu samej śmierci, a jedynie rozłąki. Sama śmierć nie jest dla nas zła, gdyż słusznie powiedziano, ponieważ spodobał się Bogu, znalazł jego miłość i żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy. Śmierci bowiem bać się mogą jedynie ateiści i osoby ze śmiertelną duszą. Katolik nigdy śmierci bać się nie będzie, gdyż ona daje nam wspaniałe nagrody w życiu przyszłym. Tak więc sama śmierć dziecka Dawida również nie jest dla katolika problemem, gdyż dziecko Dawida po prostu zakończyło swoją pielgrzymkę na tym ziemskim padole i odeszło cieszyć się w niebie lub w limbie, które omówimy w innym filmie. Jednak starożytni nie tylko nie uznaliby, że Bóg zrobił coś złego, ale uważaliby, że to co uczynił było wielkie, dobre, miłosierne, szczególnie dla dziecka Dawida. Ci bowiem inaczej patrzyli na życie niż my. Oni w życiu rzadko widzieli coś dobrego, a jedynie ból i cierpienie. Jak możemy przeczytać u Homera, bowiem tak przeznaczyli bogowie tym biednym ludziskom żywot w boleści przepędzać, lecz sami są wolni od smutku. Na to byście niedole znosili z nieszczęsną ludzkością. Nie ma ci bowiem nigdzie co nędzniejszego jak człowiek z tego wszystkiego, co na tej ziemicy się rusza i żyje. Chyba jednak najbardziej dobitnie opisał to pseudo Platon w swoim dziele Axiochos. Czy w pierwszej chwili narodzin niemowlę nie płacze z powodu życia, które zaczyna się od bólu? Nie oszczędza mu się więc żadnego bólu, lecz przeciwnie, znosi ono cierpienie albo od niedostatku, albo od zimna, albo od upału, albo od uderzenia, a nie będąc władnie odpowiedzieć o tym, co znosi, jednakże płacząc rozporządza tym jedynie sposobem użalenia się. Gdy zaś osiągnie 7 lat, wychyliwszy do dna kielich wieku udręk, przychodzą pedagodzy, gramatycy i nauczyciele gimnastyki, którzy obchodzą się z nim surowo i bezlitośnie. Gdy zaś dorośnie, przychodzą nauczyciele literatury, geometrii i szermierki, liczna czerada ciemiężycieli. Gdy zaś zostaje zaliczony
do młodzieńców, wówczas przełożony Efebów i lęk przed kułakami, później Likejon i Akademia i przełożeni Gimnazjonu i rózgi i niezliczone złośliwości. Tak to cały czas chłopięca upływa pod nadzorem urzędowych wychowawców i zespołu urzędników wybranych przez uchwałę Areopagu. Gdy zaś został uwolniony od tych zależności, natychmiast spadają na niego kłopoty i wahania, jaką się ma obrać drogę życia i wobec tych późniejszych tamte wcześniejsze zmartwienia wydają się dziecinne i głupie, jak do prawdy strachy na wróble. Wtedy bowiem i wyprawy wojenne, i rany, i nieustanne walki. Następnie składa się schyłkiem starość, na którą zwala się razem wszystko to, co z istoty stanowi o zgrzybiałości bezsilności. Gdyby komuś nie tak pilno, jakby należało było zakończyć życie, wówczas natura, jak drobny lichwiarz, upomina się i odbiera jako zastaw jednemu wzrok, drugiemu słuch, często zaś jedno i drugie. A gdy się ktoś upiera nadal, wówczas dotyka paraliżem, okalecza, powoduje zwichnięcia kończyn. Inni dochodzą do późnej starości i umysłowe jako starcy dziecinnieją powtórnie. Z tego powodu starożytni uważali narodzenie nie tyle za błogosławieństwo, co za swego rodzaju nieszczęście. Dlatego Eurypides i Seneca mówią: opłakujecie tego, który rodząc się idzie ku tylu udrękom? Śmierć jest wyzwoleniem od wszelkich cierpień i kresem, poza który nie sięgają nasze nieszczęścia i z powrotem wprowadza nas w ów stan spokoju, w jakim trwaliśmy przed narodzeniem. Stąd właśnie wielu starożytnych, w tym Żydzi, zazdrościli szybkiej śmierci, szczególnie w młodym wieku. Uznawali ją za wielki i wspaniały dar od bogów. Przytoczmy kilka słów. Dlatego bogowie też, znając dolę człowieka, uwalniają wcześniej od życia tych, którzy darzyli szczególną łaską. Gdy więc Agamedes i Trofonios, którzy zbudowali chram bogu pytyjskiemu, modlili się, aby im się ziściło to, co jest najwspanialsze, zmorzeni snem już się nie zbudzili. Również synowie kapłanki Argos, gdy matka modliła się podobnie, aby im się dostał od Hery jakiś dar za ich cześć dla matki, gdy wobec spóźnienia zaprzęgu sami wziąwszy ją na barki, zanieśli do świątyni zgodnie z modlitwą w nocy zmarli. A Hiob mówi: dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona? Nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać. Po cóż mnie przyjęły kolana, a piersi podały mi pokarm? Tak bowiem to wygląda. Dla ludzi wierzących życie tutaj na ziemi ma małą albo zerową wartość. My jesteśmy tylko pielgrzymami. Każdy ma swój czas. A śmierć to tylko zakończenie pielgrzymki. Bóg po prostu uznał, że czas pielgrzymki dziecka Dawida się skończył. Czyli coś, co pragnęło wielu starożytnych, jak możemy przeczytać u Hioba. Nie żyłbym jak płód poroniony, jak dziecię, co światła nie zaznało. Teraz bym spał, wypoczywał, odetchnąłbym w śnie pogrążony z królami, ziemskimi władcami, co sobie stawiali grobowce wśród wodzów złotu zasobnych, którym domy pełne są srebra. Tam niegodziwcy nie krzyczą, spokojni, zużyli już siły. Tam wszyscy więźniowie bez lęku, nie słyszą już głosu strażnika. Tam razem i mały i wielki, tam sługa jest wolny od Pana. Tak więc nie tylko starożytni nie uznaliby czynu Boga za coś złego, w końcu to On dał życie i może je zabrać, ale jednocześnie uznaliby, że jest to coś miłosiernego, że uwolnił niewinną osobę od piekła życia na ziemi i dał mu odpocząć w szczęśliwości w Szeolu. Gdyby więc ateista cofnął się w czasie i zapytał o ten fragment jakiegoś starożytnego człowieka, ten zapewne odpowiedziałby mu słowami Seneki. O jakże nieświadomi własnych nieszczęść są ci, którzy nie chwalą, nie oczekują śmierci jako najlepszego wynalazku natury, bez względu na to, czy przerywa ona pasmo powodzenia, czy odpiera od nas klęski, czy stanowi granicę przesytu i znużenia starca, czy zabiera młodzieńca w kwiecie wieku, kiedy spodziewa się on jeszcze wielkiego szczęścia, czy też odwołuje ze świata małe dzieci, zanim wejdą w trudniejsze koleje życia. Dla wszystkich kresem, dla niektórych lekarstwem, dla wielu wymodlonych darem, nikomu nie okazuje większych względów jak tym, do których przychodzi, zanim ją przyzwę. Ona zdejmuje kajdany jeńcom, ona wyprowadza z więzień tych, którym wyjść zabroniła despotyczna władza. Ona wskazuje wygnańcom, którzy zawsze zwracają serca i oczy ku ojczyźnie, że nie ma żadnej różnicy, jaka ich ziemia przykryje. Śmierć wyrównuje wszystko, gdy wspólne dobra los niesprawiedliwie rozdzielił i jednemu człowiekowi dał władzę nad drugim, chociaż się urodzili podług równego prawa. Ona jest tym przełomem, po którym nikt już niczego nie robi nad cudzy rozkaz. Ona jest tym, w czym nikt nie odczuwa swego poniżenia. Ona jest tym, co stoi otworem dla wszystkich. Oczywiście, ktoś teraz mógłby zapytać, skoro dla nas śmierć nie jest nie tylko zła, ale wierzymy, że da nam wielkie nagrody, dlaczego nie popełnimy samobójstwa? A przecież już Epiktet słusznie powiedział: ludzie, zaczekajcie na rozkaz Boga, a kiedy da znak i uwolni was z tego rodzaju służby, macie swobodę powrotu do Niego. Tymczasem jednak znoście cierpliwie i trwajcie w tej placówce, na której On was postawi. Dopóki więc żyjemy, wypełniamy naszą misję na tym świecie. Jeżeli zaś przyjdzie czas męczeństwa lub spokojnej śmierci,
przyjmiemy to ze spokojem. W końcu, jak powiedział Jezus, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Słusznie więc Aksjochos powiedział do Sokratesa, bo tak daleki jestem od lęku przed śmiercią, że już nawet do niej tęsknię. I ta mowa, i tamta o niebie do tego stopnia mnie przekonały, że życie ma dla mnie małą wartość, ponieważ mam przenieść się do lepszej ojczyzny. Z tego miejsca chciałem podziękować patronom, w tym Łukaszowi Dąbrowskiemu oraz autorowi grafiki Karolowi Kraczkowskiemu. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite.